Witam. Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie, co to jest klimat strefowy, co to jest klimat astrefowy oraz poznamy strefy klimatyczne na Ziemi. Jak wiemy, bo mówiliśmy sobie na ostatnich zajęciach, że klimat to jest stan pogody przez cały rok na danym obszarze. I wiemy, że w naszym klimacie mamy 6 pór roku, tylko że dwie przejściowe, przed zimie i przed wiośnie. I wiemy, że po zimie następuje wiosna, po wiośnie następuje lato, a po lecie następuje jesień. I tak w kółko. I to jest właśnie klimat. I wiemy, że na kształtowanie się klimatu wpływa wiele czynników. Takim najważniejszym czynnikiem jest oczywiście odległość od równika. Czym dalej na północ od równika i dalej na południe od równika, tym jest zimniej. Drugim takim czynnikiem to jest, jak dany teren jest położony daleko od morza. Wiemy, że morze to jest taki wentylator, łagodzi klimat, czyli latem nie ma takich dużych upałów, natomiast zimą nie ma takich dużych mrozów. Spójrzmy sobie chociażby na Szkocję. Szkocja to jest część Wielkiej Brytanii, położona najbardziej na północ, dość niedaleko już koła podbie, no może nie tak blisko koła podbiegunowego, ale jednak daleko na północy. I proszę zobaczyć, że mimo tego, że jest to kraj położony daleko na północy, to temperatury notuje się tam wyższe niż w Polsce. Dlaczego? Ponieważ wpływ ma tam morze. Morze Północne, Ocean Atlantycki. Co jeszcze wpływa na klimat? Proszę Państwa, ukształtowanie powierzchni. Wiemy, że czym wyżej, tym chłodniej i tym więcej opadów. Jakbyśmy spojrzeli sobie na mapę opadów na terenie naszego kraju, to zobaczymy, że największe sumy opadów występują w Zakopanem, ogólnie w Tatrach, w Karpatach. Około 1000 mm. Natomiast najmniejsze sumy opadów występują na Kujawach, w Wielkopolsce oraz w zachodniej części województwa mazowieckiego i w północnej części województwa łódzkiego. Tak zwany tam jest cień opadowy. Czyli ukształtowanie powierzchni również wpływa na klimat. Wraz z wysokością jest chłodniej i więcej pada. Co jeszcze? Moi drodzy, szata roślinna. Kiedy jest dużo roślin i jest lato, one łagodzą, dają cień, pobierają trochę tego ciepła i jest chłodniej. Kiedy tych roślin nie ma, ziemia również bardziej się nagrzewa i jest jeszcze cieplej. To jest tak zwane albedo, czyli ilość promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni ziemi. Albedo na Antarktydzie, gdzie jest teren wierzchnie skuty lodem, wynosi około 90%, a albedo wilgotnych lasów równikowych w Brazylii wynosi tylko około 5-10%, więc to jest duża różnica. Czyli jeszcze raz, albedo to jest ilość promieni słonecznych odbita od powierzchni Ziemi. Nie wszędzie jest taka sama. Co jeszcze? Prądy morskie, o których już sobie kiedyś też mówiliśmy. Mówiliśmy, że prądy morskie zimne przyczyniają się do schładzania klimatu, ale także do mniejszych sum opadów, a prądy morskie ciepłe do zwiększonych opadów, ale i wyższej temperatury. No i to są takie najważniejsze, proszę Państwa, czynniki kształtujące klimat. I klimat strefowy, co mówiłem na początku lekcji, że powiemy sobie, co to jest klimat strefowy i astrefowy. I klimat strefowy to jest klimat, który zależy od szerokości geograficznej. Natomiast klimat astrefowy to jest taki klimat lokalny, który występuje we wszystkich strefach klimatycznych taki sam. Na przykład klimat górski czy klimat morski. No dobrze. Proszę Państwa, wiemy, że na kuli ziemskiej są różne klimaty. Klimaty gorące, klimaty lodowate. Od czego to zależy? No oczywiście przede wszystkim od
szerokości geograficznej. Dlaczego na biegunach jest zimno, a na zwrotnikach jest cały czas gorąco? Dlatego, ponieważ wiemy, że głównym dostawcą ciepła i światła jest dla nas słońce. I wiemy, że słońce wędruje tylko od równika do zwrotnika Raka i od równika do zwrotnika Koziorożca. I dalej na południe, i dalej na północ nie. Czyli tylko w tych miejscach słońce jest pod kątem prostym. Na równiku, na zwrotniku Raka i na zwrotniku Koziorożca. Dlatego na biegunach jest ciągła zmarzlina, ponieważ słońce tam pada pod najmniejszym kątem. To dlatego, proszę Państwa, jest tam cały czas zimno. Tego słońca, tego światła, ciepła dochodzi tam po prostu najmniej. Ale pamiętajmy, że Antarktyda jest dużo zimniejsza od Arktyki. Dlaczego? Powiemy sobie na następnych zajęciach, bo właśnie na następnych zajęciach będziemy porównywać Arktykę, czyli krainę Antarktis, z Arktogeą. No dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o strefy klimatyczne na Ziemi, to w wieku XX żył sobie taki pan, geograf, który zajmował się przede wszystkim dziedziną pogody, klimatologią. Żył w latach 1906-1979. Nazywał się Wincenty Okołowicz i on jako pierwszy tak naprawdę opisał bardzo dokładnie strefy klimatyczne na Ziemi. Nazywamy to klasyfikacją Okołowicza. Proszę Państwa, no to opiszmy sobie teraz te wszystkie strefy. Strefa równikowa. Wiemy, że jest to strefa, w której najwięcej pada deszczu. Okres wegetacyjny trwa tam cały rok. Okres wegetacyjny, czyli okres roku, kiedy wzrastają rośliny, jak u nas trwa na przykład 230 dni, to na równiku trwa 365 dni, czyli cały rok. Cały dzień, cały rok tam, no cały dzień tam pada. Są to tak zwane deszcze zenitalne, ale już kiedyś sobie mówiliśmy, kiedy omawialiśmy klimat i środowiska przyrodnicze Afryki, że czym bardziej na północ i bardziej na południe, ten klimat surowieje. Dlatego klimat równikowy może być wybitnie wilgotny lub podrównikowy wilgotny i podrównikowy suchy. I czym bardziej na północ i na południe, tym ten klimat po prostu surowieje. Później mamy strefę klimatów zwrotnikowych i jest to najgorętsza strefa na kuli ziemskiej. Dlaczego najgorętsza? Ponieważ jest tam dojrze, sucho, to po prostu tam nie pada. Teoretycznie najcieplej powinno być w strefie równikowej, bo tam słońce operuje najczęściej, bo tak naprawdę dwa razy w roku przechodzi przez równik, prawda? Pod kątem 90 stopni. Ale spójrzmy, że na równiku bardzo dużo pada, a jak wiemy, że pada, to deszcz, woda łagodzi nam klimat, prawda? Dlatego tam nie jest tak gorąco jak na zwrotnikach. Klimat zwrotnikowy to jest klimat najbardziej suchy, najbardziej ubogi w wodę. Mówiliśmy sobie też o pustyniach, że są to tereny bardzo trudne do życia. Są tereny, gdzie jeszcze nigdy nie zanotowano opadów deszczu, chociażby pustynia Atakama, ale to jest spowodowane nie szerokością geograficzną, a zimnym prądem peruwiańskim. Ale czy na pustyniach nie pada w ogóle? No pada. Na Saharze też pada, na pustyni Gobi również, więc to wcale nie jest tak, że na pustyniach po prostu nie pada wcale. Też pada, ale najmniej ze wszystkich stref na Ziemi. No dobrze, później mamy na północ i na południe strefę podzwrotnikową. Strefa podzwrotnikowa to jest chociażby basen Morza Śródziemnego. Tam, gdzie jedziemy, wypoczywamy i wiemy, że trafimy na pogodę. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, wszystkie opady w strefie podzwrotnikowej
kumulują się zimą. Czyli tak jak u nas w strefie umiarkowanej większość opadów przypada na okres letni, to w strefie klimatów podzwrotnikowych większość opadów, a tak naprawdę wszystkie opady są w okresie zimowym. Dlatego tam jak jedziemy latem, to wiemy, że na pewno trafimy na pogodę. U nas jak jedziemy nad nasze polskie morze, no to wiadomo, że lipiec jest bardzo deszczowym miesiącem, najbardziej deszczowym miesiącem roku. I bardzo często się zdarza, że po prostu w pogodę nie trafimy. Zależy, czy mamy szczęście, czy nie. A jak pojedziemy nad Morze Śródziemne, to tam pogodę mamy zawsze. Dzień jest... jeśli chodzi o lato, to dzień jest krótszy, ponieważ wiemy, że wtedy najdłuższy dzień jest czym bliżej bieguna północnego. Ale cały czas jest ciepło, temperatura prawie nie spada poniżej 30 stopni. Opadów jest bardzo mało i dominują tylko zimą. Latem jest ich bardzo, bardzo mało. Proszę Państwa, które jeszcze tereny są w strefie klimatów podzwrotnikowych? No chociażby tereny USA, południowej części USA, tereny północnych Indii, ja tutaj sobie spoglądam na mapę, tereny południowych Chin, czy Norwegia, okolice Pampy, czyli stepów w Ameryce Południowej, południe RPA, czy południe Australii. No i co? Później przechodzimy do strefy umiarkowanej, czyli naszej strefy, ale pamiętajmy, że strefa umiarkowana dzieli się na umiarkowaną ciepłą i umiarkowaną chłodną. Teren Polski leży w strefie umiarkowanej ciepłej. Czym strefa umiarkowana się charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że opadów najwięcej jest latem, a najwięcej zimą. Nie tylko w Polsce najwięcej opadów przypada na okres letni i ogólnie na lipiec, ale także w Niemczech, na Białorusi i tutaj we wszystkich państwach Europy Środkowej. Następnie przechodzimy do, czyli powiedzieliśmy sobie o tych umiarkowanych ciepłych, teraz przechodzimy do umiarkowanych chłodnych, czyli jeszcze na północ od Polski. Czyli na przykład właśnie Szwecja, Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa i tak dalej, czyli te kraje w północnej części Europy, gdzie zimy są bardzo długie, lata krótkie i niezbyt upalne, a opadów jest mniej niż w strefie klimatów ciepłych, umiarkowanych ciepłych. A dlatego, ponieważ wiemy, że czym jest zimniej, tym parowanie jest mniejsze, a czym parowanie jest mniejsze, tym mniej później spada deszczu. Następnie na północ strefy tej umiarkowanej chłodnej jest strefa okołobiegunowa. Proszę Państwa, strefa okołobiegunowa dzieli się na strefę subpolarną oraz polarną. Strefa subpolarna jest na południe, mówimy oczywiście o Arktyce, tak? A jakbyśmy mówili o Antarktydzie, to na północ, od strefy polarnej. Strefa polarna i subpolarna charakteryzują się bardzo niskimi temperaturami, zazwyczaj poniżej zera, bardzo rzadko temperatura wzrasta powyżej, chociaż na Antarktydzie często się zdarza, że temperatura wzrasta powyżej zera, na Antarktydzie bardzo rzadko. I tak naprawdę tylko na Półwyspie Antarktycznym zdarza się, na północnych krańcach Półwyspu Antarktycznego zdarza się, że temperatura wzrasta lekko powyżej zera, ale tak to cała Antarktyda jest skuta lodem. Czyli niskie temperatury i bardzo małe opady, ponieważ nie tylko w strefie zwrotnikowej mało pada, ale także w strefie okołobiegunowej, w tym subpolarnej, jak i polarnej. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz, jak miejska wyspa ciepła, która jest zaliczana do klimatu tego lokalnego, czyli tego astrefowego, bo jest strefowej, przepraszam.
To chciałabym zwrócić uwagę na miejską wyspę ciepła. To zjawisko polega na tym, że w mieście jest cieplej niż na terenach podmiejskich. I czasami latem nawet o 5-6 stopni potrafią być wyższe temperatury. A związane jest to z tym, że jest dużo samochodów, jest dużo ludzi, jest mało drzew, no dużo mniej drzew niż na terenach miejsc zurbanizowanych. I również jest duża emisja gazów cieplarnianych z kominów. I bardzo ważny czynnik również jest wybetonowany teren, czyli jest dużo asfaltu, chodników, kostki brukowej, prawda, betonu i tak dalej. Czyli to znaczy, że to ciepło po prostu nie będzie wchłaniane przez ziemię w postaci właśnie tak jak na przykład przez lasy równikowe, tylko będzie odbijane i to ciepło będzie się kumulować. Bardzo często powstaje zjawisko smogu, ale to zjawisko powstaje głównie w okresie zimnym, w okresie zimowym, przy bezwietrznej pogodzie oraz przy siarczystych. Nie muszą być siarczyste, ale przy mrozach. Jeszcze mam tutaj w książce takie pojęcia jak inwersja opadowa. Wiemy, że opady wzrastają wraz z wysokością, prawda? A inwersja opadowa to jest przeciwieństwo, czyli jak opady zmniejszają się wraz z wysokością, bo czasami dochodzi do takiego zjawiska. Mamy inwersję opadową i inwersję termiczną. Inwersja termiczna to wiemy, inwersja, że jak powietrze się unosi, to się schładza, a inwersja termiczna to jest odwrotność, czyli jak spada, to się ochładza, a jak się unosi, to się ociepla, ale to jest bardzo rzadkie. No dobrze, proszę Państwa, i w ten sposób sobie omówiliśmy cały temat, czyli tak jak mówiłem, na następnej lekcji będziemy sobie mówić o Antarktydzie i o Arktyce. Porównamy sobie środowiska przyrodnicze tych dwóch lądów. Pamiętajmy jednak, że mimo tego, że leżą w podobnych szerokościach geograficznych, znacznie się różnią nie tylko klimatem, ale i fauną. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia.